Dzień dobry. Witam na pierwszym kongresie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej. Pierwszy międzynarodowy kongres ginekologii estetycznej i funkcjonalnej zorganizowany w Warszawie. Zgromadziliśmy naprawdę creme de la creme, śmietankę z całego świata, najlepszych wykładowców. Częściowo są tutaj z nami, częściowo w połączeniach internetowych, częściowo przesłali nam swoje wykłady wcześniej nagrane, ale specjalnie dla nas. Naprawdę najnowsze doniesienia, najnowsze techniki, które są na całym świecie, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Arabii Saudyjskiej, czy w Rumunii. Naprawdę pełen przekrój. Ponad 100 osób na sali, wśród wykładowców ludzie z całego świata, oczywiście z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z UK-u, z Arabii Saudyjskiej, z Niemiec, z Francji. Także widzimy niesamowite zainteresowanie uczestników. I co jest ważne, to nie jest kongres na 1000 osób, na 500 osób. Widzimy, że nasi słuchacze, nasi studenci to są ludzie, lekarze, którzy są tym żywo zainteresowani. Przekonani jesteśmy, że będą transferowali tą wiedzę, którą nabędą na tym kongresie do swoich praktyk i dla dobra oczywiście swoich pacjentów. Parę miesięcy temu dr Kolczewski zadzwonił do mnie z propozycją wzięcia udziału w kongresie ginekologii plastycznej i estetycznej. Jak najbardziej, z dużą satysfakcją i przyjemnością przyjąłem zaproszenie, przyszedłem, jestem pod dużym wrażeniem oprawy, treści wykładów, wykładowców. No i mam nadzieję, że uczestnicy kongresu będą zadowoleni i wyjdą z olbrzymią dawką wiedzy, którą prelegenci w sposób bardzo przejrzysty przedstawiają. I'm really pleased to be here in Warsaw. This is my first time. I'm here invited by Dr. Rafael and Dr. Kruter, who are great friends. And I'm really grateful for this invitation. Today I was talking about labia majora fat transfer and about the standards in the Gulf region. Beautification is different from one nation to the other, as with fashion. So women in Saudi Arabia do demand different beautification methods than other places in the world. And here I have shown how fat transfer we do in Saudi Arabia is a little bit different than other places. In this conference invited by Dr. Rafael, and it was my honor to be one of the few who could attend this conference, and I really was very lucky. I never attended such informative, impressive, and so practical. Miałam przyjemność dzisiaj przeprowadzić wykład z terapii skojarzonej elektromiostymulacji mięśni namiotnicy wraz z mikroigłowym RF. Przedstawiłam kilka przypadków, skuteczność terapii. Myślę, że zainteresowanie było duże. Kongres jest świetnie zorganizowany. The first meeting here in Poland, Warsaw, about cosmetic gynecology under the Society of Plastic Gynecology. Currently in the world there's about 1.1 billion menopausal women, and with the expansion of the lifespan of women, here in Poland there is 38 million population, almost 52% are women, so a big proportion of these women will go into menopause and will live for 20 or 30 years past menopause. So this new subspecialty, which is expanding worldwide,
help to serve a quality of life of these women post-menopause, because the World Health Organization defines health today as complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So I find this Congress to be very successful, and I'm expecting to grow year after year with a lot of gynecologists getting into that subspecialty of functional regenerative gynecology to help these women and their needs after menopause. Mam zaszczyt być na kongresie naszych wspaniałych kolegów ginekologów. Bardzo cieszę się, że tutaj jestem. Miałam przyjemność mieć wykład z zakresu liposukcji. Zaczynamy z abdominoplastyką, czyli plastyką ściany brzucha. Uważam, że nasze spotkania są bardzo owocne. Możemy spotkać się, wymienić istotne informacje, spojrzeć na naszą pracę, zweryfikować nasze doświadczenia. Jesteśmy lekarzami z Ukrainy i jesteśmy bardzo dumni z tego, że zostaliśmy zaproszeni na taki wielki kongres, który nie tylko dotyczy ginekologii plastycznej, ale różnych rzeczy, które pozwala uniknąć powikłań, a jeżeli się zdarza, no to jak to w ogóle możemy zaopatrzyć. My pleasure to be here in Poland, in Warsaw, the country of my ancestors. Yeah, it's very, very exciting to be here and support and to be with Pierre and Rafael. I come in from Uruguay because I developed a new system to treat and cure urinary incontinence, including severe degrees, with a system in an outpatient treatment in office in 10 minutes with I do the emplacement of the new threads behind the urethra, so in 10 minutes the patient come with urinary incontinence and they leave by walk without rest in the office without urinary incontinence. So I'm really happy. I'm doing traveling for every country. Every week I am traveling, and now I return like was my ancestor here in Poland. Fizjoterapia w ginekologii estetycznej to jest fizjoterapia, która absolutnie wspomaga działania, które zostały wykonane za pomocą zabiegów, o których tutaj słyszymy. Jest to współpraca fizjoterapeuty i takiego lekarza, który się tym zajmuje. To jest fizjoterapia, która dotyczy całego ciała, nie tylko i wyłącznie właśnie mięśni dna miednicy, o których najczęściej się mówi, ale dotyczy również właśnie całej jamy brzusznej, a tak naprawdę zaczyna się od stóp. Więc fizjoterapia w ginekologii estetycznej jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Sesja Psychologia i Prawo to jedna z sesji, które w zupełnie inny sposób przedstawiają elementy dotyczące takiego codziennego życia lekarskiego. Oczywiście prawo w medycynie jest rzeczą niezwykle ważną. Dotyczy w zasadzie wszelkich aspektów komunikacji z pacjentem i wykonywania zawodu lekarza, wykonywania zabiegów, wykonywania operacji. Dziś jednak skupimy się przede wszystkim na komunikacji, skupimy się na ustawie o wyrobach medycznych oraz na kodeksie etyki lekarskiej, który został zmieniony w Polsce w maju 2024 roku. O tym właśnie rozmawiamy na dzisiejszym kongresie. Wyjątkowość tego kongresu polega też na tym, że jest tutaj bardzo dużo wykładów interdyscyplinarnych. Jestem osobą, która została zaproszona z poziomu psychologii. Psychologii, która jest również bardzo ważnym elementem w pracy lekarza w gabinecie chirurgii plastycznej czy ginekologii plastycznej. Pierwszy kongres ginekologii plastycznej zorganizowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej, wrzesień, Warszawa, 13-14 września, udało się. Dziś na sali ponad 120 osób, w porywach chyba nawet do 140, więc mogę powiedzieć, to jest sukces.